No to jestem w Toruniu. Jutro zaczynam Robinsonadę, mój pierwszy ultramaraton. Adaś wsuwa pączka. Ja idę odebrać pakiet startowy. Adaś już odebrał. Szybka kolacja. No i jutro 500 przed nami. I'm ready for a good time, and I came to groove. The whole band's here, and we came to move. Got a fresh haircut and two new shoes. We're here all night like we got żeberka Adasiowe, a u mnie goloneczka. Trzy słowa prowadzącego do mikrofonu. Jest wspaniale. Piękny to. Tak, jesteśmy na starówce. Spalamy kalorie po obiedzie i za chwilę idziemy do cudnego akademiku zmontować nasz zestaw rowerowy, no i pobudka 5 rano, żeby pojechać na maraton. Miałem problem z nawigacją, ale już się naprawiła, więc mogę jechać. No to jestem po pierwszym defekcie. Wyszło na to, że uszło mi powietrze z tylnego koła, więc przymusowy postój na dopompowanie. No i trzeba teraz nadrabiać. Watch out. Hey, baby. I'm on the move, I'm going out. I'm a man on a mission with no missions, and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Cause baby, I feel real good, and I wish I would. Watch out now. It's gotta be against the law to look this damn good, baby. Watch out now. Everybody watch out. Watch out now. Everybody watch out. Watch out now. Watch out. Dobrze ułożoną dętkę mi trochę bije, ale chcę dojechać do jakiegoś postoju i tam ją poprawię. Już nie miałem siły i trzeci raz układać w oponie. No i jest Wisła. Puścicie mnie? Dzięki. A ty teraz jedziesz czy odpoczywasz? Teraz stanąłem. Teraz stanąłeś. No dobra, to ja pędzę, może do ciebie dojadę. A to drodzy państwo, pole marihuany. Fragment ładnego lasu.
jesteśmy na jakimś 140 km. Wjechaliśmy do Borów Tucholskich. No, niby wszystko się zgadza, ale sił już trochę mniej, to i nagrywać się nie chce. Tuchola! Zestaw Ultrasa, hot dog, piwo i izotoniki. Jezioro w Cekcynie! Dzisiaj mało nagrywam do ręki, bo staram się nadganiać zaległości spowodowane złapaniem gumy. Jakiś 160 km. Plan na dzisiaj 250. Zobaczę, o której się to uda zrobić. Ja chciałbym ze swojej strony bardzo podziękować przemiłej duszyczce, która pomogła mi poprawić oponę, w zasadzie dętkę, która nie chciała się ułożyć w oponie. Straciłem nadzieję na to, że uda się ją ułożyć. Ale są jeszcze dobre istoty na tym świecie i jak widać ultramaratony dobrze to pokazują. Także dzięki wielkie. Nawigacja stwierdziła, że się zatrzymałem. Sama się zatrzymałaś, dziadu. Na 200 kilometrze poczułem, że ktoś robi grilla. Powiem szczerze, to jest jakiś skandal. Takie zapachy? No to ruszyliśmy drugiego dnia naszych zmagań z Robinsona Dom. Ja, Kamil i Dawid. 250 km za nami. Nie powiem, że morale były zbyt wysokie, bo nie są. Poranek bardzo rześki. No ale dzisiaj cel minimum 150 km. Jak się uda, to może dolecimy do miejscowości Golub Dobrzyń. No a później to, żebyśmy mieli dojść z buta, to do mety, a jeżeli nie, to bez spiny. Wczoraj pomiędzy tleniem a świeciem mieliśmy w zasadzie 50 km. Jechaliśmy to dobrze ponad 3 godziny, ale piaski w lesie po zmroku strasznie nas dojechały. Chełmszy na 285 km zjedliśmy zapiekankę i odwiedziliśmy Orlen. Trochę morale wzrosły, także lecimy dalej.
jezioro. Jakoś idzie trochę moralny wzrost. Także lecimy. Kociołby się skończyły. Można lecieć dalej. Morale średnie. Ale liczymy, że niedługo uda nam się coś zjeść. Także do przodu. Gratulacje. Nie wiem, czy kasz przejdzie. Lepiej się. Proszę bardzo.